Blockchain, inaczej łańcuch bloków. Są to bloki powiązane ze sobą z znacznikami czasu oraz funkcja skrótu. Ich architektura nie ulega zmianie. Modyfikacja danych zawartych w bloku, które stał się już częścią łańcucha, nie jest możliwa. Każdy blok jest oznaczony swojego rodzaju sumą kontrolną, więc każda zmiana powodowałaby zmianę. Jego pozostałych powiązanych bloków. Pozostałe bloki nie widziałyby już tego powiązania ze zmienionym blokiem, wobec czego powiązanie przestałoby obowiązywać. W efekcie czego pierwszy blok utraciłby powiązanie również z innymi pozostałymi blokami? Całość działa w systemie rozproszonym. W tym systemie bloki weryfikują poprawność powiązań i usuwają przerwane lub zmienione powiązania. Technologia swoje początki uzyskała z systemów kancelaryjnych, a dokładnie od oznaczania dokumentów znacznikami czasu. Przy wykorzystaniu technologii elektronicznych oraz metod kryptograficznych z użyciem kluczy RSA powstał system umożliwiający pomiędzy użytkownikami wymianę identyfikatorów w formie tokenów. Wobec czego system kancelaryjny zaczął być wykorzystywany jako elektroniczna księga transakcji, gdzie każdy użytkownik księgi działa w sposób niezależny od innych. Architektura blockchain tworzy rozproszony rejestr treści, powiązany takimi pojedynczymi księgami transakcji. I znakowany czasem z wykorzystaniem technologii kryptograficznych. Tym samym powiązania księgi transakcji jako bloków otrzymują identyczne kopie rejestru danych, a więc takiej księgi rachunkowej i w efekcie. Walidują treści pozostałe w zakresie wprowadzonych zmian. W praktyce każdy użytkownik końcowy może brać udział w przesyłaniu danych i monitorować te dane. Powiązania bloków są rozproszone po całym świecie, a ich ilość utrudnia przeprowadzenie skoordynowanych ataków. W związku z czym dane zawarte w rejestrach zawsze posiadają swoje kopie bezpieczeństwa. Wszystkie zawierane transakcje są jawne, ale użytkownicy są anonimowi. Transakcje są rozproszone, a więc nie są monitorowane przez jednego użytkownika. Są przetwarzane przez komputery w sieci rozproszonej, która nie waliduje transakcji, ale prowadzi ich monitoring. Transakcje nazywane są wezłami i po potwierdzeniu poprawności dodawane do replikowanego i znakowanego czasem dziennika transakcji, nazywanego blokiem. W efekcie mamy do czynienia z łańcuchami takich bloków, które rozwijają się wyłącznie w jednym kierunku. Nowe bloki są dołączane wyłącznie na jednym końcu takiego łańcucha. Łączenia bloków odbywają się na podstawie funkcji skrótów, które jako hash pełnią rolę niepowtarzalnego znacznika. Każdy nowo tworzony blok jest powiązany za pomocą takiego niepowtarzalnego hasza z poprzednim blokiem. To powiązanie daje nowym blokom wiarygodność. Bloki muszą być tworzone jednokierunkowo, tak więc mamy do czynienia z tworzeniem nowych rejestrów powiązanych z poprzednimi. Jeśli jeden z bloków jest niezgodny z jakimiś zasadami czy regułami, a inaczej ujmując rejestr jest podejrzany albo nie ma odpowiedniego powiązania, to takie powiązanie tego rejestru z innymi rejestrami ulega zerwaniu. W każdym momencie można przerwać połączenie danej serii bloków, czyli rejestrów, w czego powstaje niezależna sieć rejestrów. Kiedyś takie działania były realizowane na dużą skalę w sytuacjach, gdy miał na przykład miejsce atak hakerski. Była to wtedy indywidualna decyzja użytkowników, jak się chcą zachować. Wskutek czego dwie niezależne sieci powiązań ulegały separacji. Podstawą rejestru jest forma bloku. Taki blok składa się z nagłówka i, i przypisanych do niego danych transakcyjnych. To właśnie nagłówek składa się również z hasza, na podstawie którego powiązania bloków są utrzymywane. W takim bloku jest przetrzymywany również znacznik czasu, który dotyczy utworzenia takiego bloku, czyli rejestru. W sekcji danych są zawarte listy transakcji. Gdzie każda transakcja zawiera potwierdzenie jej autentyczności oraz kryptograficzny podpis osób przelewających środki finansowe. Każdy blok, czyli rejestr, ma określone odpowiednie ramy wielkości, które dotyczą ilości możliwych rekordów transakcji. Ilości rekordów są zależne od protokołów i algorytmów tworzenia bloków. Całość systemu opiera się na podstawowych właściwościach zasad takich jak gwarancja obszarów obejmujących transparentność, czyli przejrzystość sieci wykorzystujące blockchain, gwarantują równy dostęp do danych każdemu uczestnikowi sieci, anonimowość przez zastąpienie danych użytkowników identyfikatorami wewnątrz sieci, niezależność. Technologia jest oparta na zakodowanej infrastrukturze kryptograficznej, nie potrzebuje żadnej instalacji pośredniczącej, weryfikującej dane z transakcji czy potwierdzającej jej uczestników. Bezpieczeństwo. Czyli odporność na cyberataki. Transakcje zapisane w łańcuchu bloków są nieodwracalne. Każda próba zmiany jednego bloku pociąga ze sobą zmianę wszystkich następujących po nim bloków. W przypadku próby oszustwa, zmiany albo wprowadzenia nieautoryzowanej transakcji, węzły blockchain w procesie weryfikacji odkrywają niezgodności kopii z zapisami sieci, odmawiając jej uwzględnienia w łańcuchu bloków. Efektywność dzięki rozproszonej księdze. Która jest współużytkowana przez uczestników sieci i można dzięki temu uniknąć czasochłonnego uzgadniania rekordów. Aby przyspieszyć transakcję, można w łańcuchu bloku zapisać zestaw reguł, czyli inteligentną umowę i automatycznie je wykonywać. Zastosowanie technologii może być bardzo różne. Najczęściej wykorzystuje się ją do obsługi kryptowalut. Technologię można również zastosować w internecie rzeczy oraz rozproszonych bazach księgowych.